Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Filip Kudębosz, a w tym filmie pokażę Ci, jak używać motion trackingu oraz pokażę Ci, jak to w ogóle zrobić. No to pierwszym krokiem będzie stworzenie dwóch kompozycji. Jedną nazwijmy główną kompozycją, czyli główna, niech to będzie nasza kompozycja. Ustawmy tutaj na przykład 10 sekund, żeby trwała ta kompozycja. W 30 fpsach, bo nie potrzebujemy więcej. Tworzymy jeszcze jedną kompozycję, którą nazwiemy tekst. Następnym krokiem, który wykonamy, będzie oczywiście skopiowanie naszego czy też zimportowanie, inaczej nazywając to naszego wideo, które będziemy edytować w taki sposób. Po prostu przeciągamy nasze oczywiście wideo nie do kompozycji głównej, tylko do kompozycji tekst w moim przypadku. Jest to po prostu przykład, jak używać tego. To jest moja klawiatura oraz myszka. Zacznijmy od miejsca, w którym zaczyna się ruszać kamera, czyli ten. Kliknijmy Ctrl Shift D po to, aby właśnie podzielić te klipy. No i tutaj, jak widać, jeśli usuniemy ten dolny, którego nie potrzebujemy w tym miejscu, będzie przeźroczysty widok, więc po prostu musimy przeciągnąć w ten sposób i do miejsca, w którym się zatrzymam z kamerą, czyli mniej więcej do tego. I podobnie Ctrl Shift D, tym razem usuwamy ten górny. Ja to robię w ten sposób najczęściej. W tym miejscu zakończyłem moją, że w ten sposób to umiem, jazdę kamery. Oczywiście z ręki. Kopiujemy z tego miejsca czas i ustawiamy w taki sam sposób nasze kompozycje. Po prostu będzie nam łatwiej wszystko edytować. Kiedy już to zrobiliśmy, przeciągamy do naszej głównej kompozycji, kompozycję, która nazywa się w moim przypadku tekst. Klikamy w tej chwili na naszą kompozycję tekst, oczywiście zaznaczając tutaj, że jest główna, prawym przyciskiem oraz track camera. Jeszcze musimy wejść w advance, tutaj w opcję, oraz zaznaczyć Detailed Analysis, czyli po prostu będzie się nam analizowało to trochę dłużej, ale z większą dokładnością, dzięki czemu będziemy mieli więcej punktów, do których będziemy mogli przyczepić nasz albo null object, albo tekst. Dlatego ja wolę używać takiego czegoś, gdyż nie zawsze to właśnie trackowanie kamery, czyli jakby śledzenie ruchu tej kamery będzie idealnie właśnie, jeśli tego nie zaznaczymy. Będzie za mało tych punktów. U mnie są 93 klatki, gdyż jest to kompozycja w 30 fpsach i jest nagrane to w 30 klatkach na sekundę, czyli właśnie fpsach. Jak widać, ten baner tutaj, on zniknie oczywiście po zrobieniu przez program swojej pracy, czyli analizowaniu tła. Następnym krokiem, jaki wykona program, będzie solving camera, czyli po prostu umieszczanie tak tych punktów, tak ok. Już mamy ładnie zanalizowane punkty. Tak jak myślałem, będzie ich mnóstwo. Zapewne gdybym nie zaznaczył tego, będzie ich o wiele mniej. Dlatego radzę używać tego właśnie, tej opcji. Jak widać, kiedy najedziemy na sam tutaj w tym miejscu taki X, no to się nam nic nie pojawi, nie pojawi się tam to koło. Dlatego musimy najechać pomiędzy tymi. Najlepiej w taki sposób, aby wyglądało to jak najbardziej realistycznie, jeśli można to w ten sposób ująć. Czyli w moim przypadku będzie to właśnie, no poszukajmy tego, o, w tym miejscu. Klikam prawym przyciskiem na ten trójkąt, który tutaj właśnie zaznaczyłem. Klikam na niego prawym przyciskiem oraz Create Text and Camera. Tyle, że jeśli będziecie mieli mniej tych punktów, nie będzie wam to pasowało, możemy lewym przyciskiem, trzymając lewy przycisk myszki oczywiście, zaznaczyć jak najwięcej tych punktów, w moim przypadku to będzie aż za dużo, i wtedy pojawi się nam takie coś. I mi wystarczy naprawdę te parę tutaj punkcików, jakie były, to gdzieś tutaj było, niech będzie tutaj. Klikamy na to prawym przyciskiem i jeśli chcemy stworzyć, aby razem z ruchem kamery szedł, leciał bardziej tekst, no to klikamy Create Text and Camera. Zacznijmy od tego na przykład, żeby stworzyć właśnie tekst. Jak widać, pojawiło się nam w tym miejscu 3D Tracker Camera oraz po prostu tekst. Jak widać, jeśli klikniemy tutaj, już będziemy jechać powoli z tym klipem, no to ten tekst będzie już leciał nam ładnie.
Aby edytować tekst, po prostu wystarczy kliknąć dwa razy na tekst, no i wpisać tutaj tekst ponownie. Ja napiszę może poradnik. Aby to zmniejszyć, musimy znaleźć charakter oraz go rozsunąć w taki sposób, na przykład, i zmniejszyć. Ja używam, jakby to powiedzieć, mojego workspace'u, takiego, no i na nim o wiele łatwiej mi się pracuje, ale zapewne wy będziecie mieli workspace all panels, dlatego będziecie musieli sobie to rozsunąć. Ja będę pracował na tym, aby nikomu nie utrudniać już życia i tak dalej. Jak widać, kiedy klikniemy już spację, to no, ładnie będzie leciało to za naszą klawiaturą. Dla przykładu możemy to też nazwać na przykład Razer. No i też będzie ładnie to leciało, tutaj nie ma znaczenia jaki to będzie tekst, możemy tutaj dodać jakikolwiek tekst jaki będziemy chcieli. No ale co jeśli chcemy zrobić na przykład zdjęcie, które się będzie poruszało równo z tym. No tutaj jest już troszeczkę trudniej, dlatego zacznijmy to robić. Więc zaznaczam sobie ponownie tutaj. No i chcę, żeby poruszało się nam razem z klawiaturą jakiś obraz. Czyli ponownie zaznaczamy, klikamy prawym przyciskiem, lecz w tym przypadku klikniemy Create Null and Camera. Tym razem zamiast tekstu pojawi się nam taki po prostu track null. To jest taki kwadracik, który u nas na filmie będzie niewidoczny, będzie niewidzialny. Jak widać tutaj, no jest niewidzialny, tak? Po wyrenderowaniu nie będzie on widoczny. Dodajmy nasz jakiś obraz. Dla przykładu moje logo. W tym przypadku dam moje logo na białym tle, tylko że musimy oczywiście przyciągnąć to do projektu. To może być cokolwiek, to może nawet być wideo. Na to wideo na przykład możemy nałożyć efekty na przykład wycinania tła. Dlatego dodajemy to w tym moim przypadku logo bez tła. Najlepiej ponad wszystko tutaj. Pomniejszmy je trochę ze shiftem, aby nie pozbawiać ich jego proporcji, no bo gdybyśmy tak robili, no to jak widać się trochę to psuje. Zróbmy tak, aby to było tak mniej więcej już nad naszą klawiaturą. No i po prostu łączymy takim czymś tutaj, nie wiem, to jest lina, nie wiem jakby to ująć. No i połączamy go z track 01. Po złączeniu tego z track 01, jak widać się nie będzie to nam nic poruszało. Dlatego musimy zaznaczyć tutaj, żeby to było w 3D. No i w tej chwili już leci to nam razem z klawiaturą, można byłoby powiedzieć. Ja wybrałem akurat w tym miejscu inny punkt i to już nie wygląda tak fajnie. No ale też jest dobrze, to trzeba oczywiście pokombinować. Tutaj może zmniejszymy to trochę, używając shifta. No, dobra, okej. Okay. No i przesuniemy to do tego miejsca, na przykład, żeby to szło tak bardziej z tą klawiaturą. I jak widać teraz to wygląda jakby to leciało nad klawiaturą. Ostatnim krokiem jaki wykonamy w tym miejscu będzie oczywiście wyrenderowanie tego. Dziękuję bardzo za uwagę, to by było na tyle. To był mój pierwszy poradnik, jaki kiedykolwiek nagrałem, więc przepraszam jeśli coś wyszło źle. Dziękuję, na razie, pa, cześć. Cały projekt jest dostępny do pobrania na mojej stronie internetowej.